Znajdujemy się w naszym przepięknym Gminnym Ośrodku Kultury, Biblioteki i Sportu. Dzisiaj obchodzimy 23 Dzień Kresowiaka. To już 23 lata minęło od kiedy tutaj nasi nauczyciele naszej szkoły podstawowej taki dzień po prostu wybrali dla ludzi, którzy przyjechali z Kresów Wschodnich, którzy zasiedlili tę ziemię, budowali tę kulturę, tradycje i zbudowali to wszystko, co wokół nas jest. Zostawili tam wszystko, zostawili tam czasami swoje rodziny, które już nie żyły, bo niestety rzeź wołyńska pochłonęła ponad 100 tysięcy ofiar, które na wieki zostały na tamtych ziemiach i już na dzień dzisiejszy nie ma do czego tam chyba wracać. I właśnie ta masowa eksterminacja narodu polskiego na Wołyniu zapoczątkowana 11 lipca 1943 roku przez organizację ukraińskich nacjonalistów Stefana Bandery oraz niestety ukraińską ludność cywilną spowodowała eksodus polskiej ludności cywilnej. Nie przez przypadek na początek tej masakry wołyńskiej wybrano właśnie taki dzień jak dzisiaj, niedzielę 11 lipca 1943 roku, by móc zaskoczyć jak największą ilość Polaków właśnie w kościołach. Szanowni Państwo, drodzy goście, dziś podczas obchodów 23 Dnia Kresowiaka w Łagiewnikach chcemy złożyć hołd wszystkim repatriantom z terenów wschodnich, którzy znaleźli swoje miejsce, nowe miejsce życia w gminie Łagiewniki. To niezwykle ważne wydarzenie, które pozwala nam upamiętnić ich historię, trudy oraz ogromny wkład w rozwój naszej społeczności. Repatriacja, czyli powrót do ojczyzny, to nie tylko przebycie bardzo długiej drogi, fizyczne przemieszczenie się, ale także ogromne wyzwanie emocjonalne i społeczne. Repatrianci z terenów wschodnich, szczególnie po II wojnie światowej, musieli stawić czoła wielu trudnościom i przeciwnościom losu. Ich determinacja, siła ducha i poświęcenie dla dobra rodziny oraz społeczności, do której się zintegrowali, są godne podziwu i docenienia. Dzisiejsza uroczystość jest nie tylko okazją do wspólnego świętowania i refleksji nad historią, ale także do zobaczenia, jak wiele osiągnięć zawdzięczamy repatriantom. To oni wprowadzili do naszej społeczności wartościowe tradycje, umiejętności rzemieślnicze, kulturalne bogactwo oraz niezłomną postawę wobec trudności. Dziękujemy Wam, drodzy repatrianci, za Waszą wytrwałość, pracę i oddanie naszej wspólnocie. Wasze historie są częścią naszego dziedzictwa, które powinniśmy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Niech to będzie okazja do wzruszeń, wspomnień i wdzięczności za Wasz trud i poświęcenie. Niech 23 Dzień Kresowiaka w Łagiewnikach będzie wyjątkowym momentem jedności, szacunku i pamięci dla wszystkich repatriatów z terenów wschodnich. Tak naprawdę to większość osób, które tutaj się osiedliły po II wojnie światowej, pochodzą z Kresów, pochodziło z Kresów. Mamy już teraz następne pokolenia, ale w rodzinach te tradycje też są przekazywane, kultywowane, także może nam łatwiej o tym mówić niż w innych rejonach, ale też może bardziej boleśnie, bo jednak te historie bywają też bolesne. O tym wszystkim trzeba pamiętać, wspominać, przebaczać, jak mówił dzisiaj ksiądz biskup, ale pamiętać ponad wszechmiarę. Jest ich bardzo wielu, w ogóle jest ich bardzo wielu na Dolnym Śląsku. Nie tylko wspominają, przebaczyli już dawno. W okresie wojny również są grupą wspierającą, ale też wychowującą. Wychowującą nie tylko swoje dzieci, swoich wnuków, ale młodzież dookoła. Widzimy, że to cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Już Kresowiaków, może tych, którzy tam wyjechali stamtąd, jest coraz mniej, ale ich dzieci, ich wnuki, prawnuki chcą kultywować tą tradycję i pamiętać o tym, bo o tym nie wolno zapomnieć nam, Polakom. Przychodzą nowe pokolenia, ale te historie są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I w rodzinie,
i w szkole, i przy okazji takich świetnych imprez, świetnych uroczystości jak ta, która dzisiaj tu ma miejsce w Ogiewnikach. Tradycyjnie zaczęliśmy nasze obchody mszą świętą, którą celebrował ksiądz biskup Ignacy Dec. Potem był przemarsz pocztów sztandarowych do Gminnego Ośrodka Kultury. Teraz właśnie rozpoczął się program artystyczny, który został zorganizowany przez nasze szkoły imienia Jana Pawła II i Janusza Korczaka w Olesznej. Jestem po raz kolejny i po raz kolejny nie tylko z podziwem patrzę na zmieniające się Łagiewniki, ale na to, że systematycznie i konsekwentnie o tej przeszłości się mówi, pamięta się o niej, pielęgnuje. To bardzo ważne, dlatego że ostatnie zmiany w polskiej edukacji ewidentnie rugują wszystkie te elementy, które związane są z polską tożsamością, więc tym cenniejsze będą i są takie wydarzenia. Historie bardzo ważne i tradycje bardzo ważne i bardzo się cieszę, że jest to cały czas kultywowane, że są w to angażowani ludzie młodzi, bo ta tradycja bez młodych ludzi, ona zaginie. Tu w Ogiewnikach, w powiecie dzierżoniowskim ta tradycja nie zaginie, pamiętamy, wspominamy, przekazujemy z pokolenia na pokolenie, także to będzie wiecznie żywa historia. To oczywiście zasługa nauczycieli, oczywiście mają podstawę programową, dyrektorów czy władz samorządowych, które zwyczajnie w to inwestują. Dzisiaj jestem pod wrażeniem Gminnego Ośrodka Kultury. Myślę, że następnym razem już zobaczymy przedstawienia, te wspominające, te mówiące o przeszłości, które będą realizowane przez amatorskie grupy teatralne. Naprawdę te sceny tutaj do tego zachęcają. Tego uczymy właśnie poprzez te organizacje tych imprez wszystkich, bo szkoła historii to jest jedna rzecz, a właśnie pokazywanie im tej historii poprzez właśnie spektakle, wydarzenia, teatry, zachęcamy ich do tworzenia i bycia z tym wszystkim na bieżąco, bycia z tym wszystkim, uczestniczenia wręcz w tym wszystkim, co się dzieje. Gmina Ogiewniki bardzo dba o takie uroczystości, bardzo dba o takie imprezy. I cześć i chwała im za to, bo to bardzo ważne i na tle mapy powiatu, jeśli chodzi o kulturę, Kresowian są bardzo ważnym elementem. Nowy obiekt to nowe wyzwania, to historia, chociaż my nigdy tego nie zaprzepaściliśmy. Nawet w tym starym obiekcie te wszystkie imprezy, te wszystkie wydarzenia były kultywowane i teraz tym bardziej będziemy to kultywować i mam nadzieję, że będziemy coraz większa rzesza zainteresowanych wszystkimi wydarzeniami, które się będą działy w naszej gminie. Łagiewniki to wyjątkowe miejsce, pielęgnujemy wszystkie nasze tradycje, na pewno w przyszłym roku będzie 24, po raz 24 odbędzie się Dzień Kresowiaka w tym miejscu.